Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie ten. Pani wnuk to Paweł, tak? Proszę? Pani wnuk to Paweł? Tak. Bo jest mi winien 7 płyt CD-ROM-u. Ale komu? No mi, koledze. Ale któremu? No Bartkowi, kurwa. I on nie oddaje mi. Gdzie on się znajduje teraz? Ale jak to, syn Paweł? Wnuk chyba, nie? No wnuk, ale to jakiemu Bartkowi? Ja nie wiem. No Bartkowi, koledze, kurwa, 7 płyt jest winien. Ja nie wiem co. Jak to on 7 płyt od tego? No ale ja to nie znam takiego Bartka. Skąd pan dzwoni? Jak to skąd? Z Dąbrowy. No ale gdzie, tutaj? No koło centrum. No to mój... Wziął mi 7 płyt i mi nie oddaje, no to jak ja mam, kurwa? Ale on pana zna? No nie zna, to wszystko ja bym mu płyt nie dawał chyba, ja bym jej nie znał, nie? No to ja nie wiem, czy ja, no niech pan do mnie nie ma pretensji, przecież ja nie wiem, człowieku. No to ja mu łebu pierdolę, no to jak to będzie, no to 7 płyt wziął, wyjechał. Ale kiedy on wziął, chwileczkę? No teraz był w weekend chyba, nie? No przecież on tu nic nie miał, żadnych płyt u nas. Jak jechał, szedł na pociąg, nie? Wziął i powiedział, że przywiezie mi, kurwa, już wczoraj miał mi przywieźć, gdzie on jest? Ale to jest, on jeszcze w szkole przecież chyba jest, bo on w Łazach w szkole. Gdzie on mieszka? W Łazach. W Łazach to ja go tam dorwę, ale przepaję... No to przecież on panu przywiezie, cóż dorywać, cóż robić, no. Co pan parodię robi, jak jechał stąd i wziął, no to kiedy miał przywieźć? Jak wziął? Jechał? To nie są moje płyty, powiedział, że przywiezie, kurwa, no to co ja mam zrobić? No dobrze, niech pan zaczeka, ja tam przedzwonię, kochanie, do szkoły, bo ja nie wiem nic o tym, naprawdę. Ja mu łebu pierdolę. On, no jak to pan mu łebu pierdoli? No jak to, jak to pan tak może mówić? No jak mogę mówić? No przecież płyty mi wzięła, to nie są moje, nie? No, ale jak szedł na pociąg, to przecież szedł o godzinie 10. Co? O 12. Co o 12? Szedł na pociąg. No, miał dzisiaj wczoraj miał przyjechać, czemu nie przyjechał? No ja nie wiem, może nie mógł. No pani babką jest, to nie wie pani, czemu nie przyjechał wnuk? No przecież pani jest babką i pani wie, ja mieszkam w Dąbrowie, a on w Łazach. No w Łazach, no kurwa, no ja wiem, że on w Łazach mieszka. No jakie to wyrażenie, cóż pan sobie wyobraża, cóż tu jest, jakiś śmietnik czy coś? No ja nie wiem, czy śmietnik, czy chuj wie co, ale czemu mi nie oddał płyt? No to niech pan się zapyta jego, nie mnie, przecież ja nie, o nic nie wiem, broń Boże. No bo ale pani babka, to chyba pani coś powinna wiedzieć na ten temat, nie? No mieszka pani, ale babka jest, no oklep dostanie chłopak niepotrzebnie, no chce... Ale jaki oklep dostanie chłopak? No nogi nie, połamią i co? Policję zadzwonię i tyle będzie. Jaką policję, kurwa? Zaraz, co pan jest pijany, ja... Co on mi... zabrał mi płyty i co? Ale... To ja mogę go poskarżyć. Miał mi oddać, nie? A kto pan jest? To ty jesteś najpierw, bo ja słyszę młody głos. Co? No to samo. Pytam się, z kim rozmawiam? Dziadzia? Z kim rozmawiam? A dziadzia jest? Jaki dziadzia? Co za dziadzia? Z kim? Pytam się, z kim rozmawiam? Kurwa, co cię to interesuje, łopie? Kto? Ty mi, kurwa, powiedz, gdzie on jest i płyty, żeby mi oddał, nie? Ale pytam się, z kim rozmawiam? A z chujem, a co cię to, kurwa, ze Zdzisia nie znasz? Jakiego Zdzisia? Zdzisia, kurwa, nie znasz? Ale co za... Ale... Skąd? Z Dąbrowy? Skąd to jest? No z Dąbrowy, no płyty mi jest winien, no co? Zaraz. Nazwisko. Co nazwisko? Kogo nazwisko? No, twoje nazwisko. A pochuj ci to. Zaraz. Pytam się o nazwisko. Nazwisko? Tak. Brzęczyszczykiewicz. Kto? Brzęczyszczykiewicz, kurwa. Brzęczyszczykiewicz, tak? Nie, Brzęczyszczykiewicz, cieciutko Brzęczyszczykiewicz. A przy jakiej ulicy? Co? Przy jakiej ulicy mieszkasz? Co mieszkam? No. Ej, kurwa, dziadzia, głośniej. Na, przy jakiej ulicy mieszkasz? Przy jakiej? Przy srakiej, kurwa. Jakiej? Srakiej. Srakiej, aha. To wiesz co? To ja ci powiem, jak ja się naćpał, to spierdalaj w podskok. Ty stary chuju, ty mi, kurwa, straszysz? Ty, młody szczeniaku. Ej, bo cię kopnę w dupę. No, co? No co kurwa setlejisz? Dobra, kończę, bo mi kurwa impulsy lecą, chuju. To ja pięć.